Witam Was w pierwszym odcinku z tego sezonowych zadań migawki. A więc jesteśmy w sezonie trzecim, rozdziału czwartego. Rozpoczął się on wczoraj. Mogliście wczoraj zobaczyć na transmisji moje pierwsze rozgrywki. Zdobyliśmy wina. Tak. A dzisiaj zajmiemy się tym, co dla mnie jest jedną z ważniejszych rzeczy w sezonach, czyli fabuła. Więc w tym sezonie właśnie zadania z serii migawki mają, z tego co wiem, mają działać właśnie jako zadania związane z fabułą, mają przekazywać nam fabułę. Nie wiem, czy będą te jakieś nagrania głosowe. Może coś będzie, może nie. Wiem, że w plikach gry są nagrania głosowe od Sloan, ale nie wiem, czy są one już dostępne, czy dopiero wejdą zadania pod nie. Ale to zobaczymy. Więc te zadania działają w taki sposób, że tak jak tu widzicie, aktualnie mamy zadania aury, czyli właśnie tej skórki. Tak na tej zasadzie to będzie działało. Będziemy co jakiś czas, nie wiem co ile, zobaczymy, może jak zrobimy to zadanie, się pojawi kiedy następne. Będziemy dostawać zadania od różnych postaci, prawdopodobnie znajdujących się na wyspie. Nie wiem, czy to właśnie te, co są na wyspie, czy jakby to, że czy postać musi być na wyspie, żebyśmy dostali zadanie, czy nie. Zobaczymy. Więc zaczynamy właśnie od zadań aury i mamy tutaj też mi się pojawiło, o, zadania migawek. Zadania migawek 1. Odkryj tajemnicę kielicha sześcia katastrofy i donieś o wszystkim aurze. Więc no, jakiś kielich, tajemniczy kielich, musimy się coś o nim dowiedzieć. Więc no, nie będę już dłużej przedłużał i zobaczmy, o co chodzi z tym kielichem tajemniczym. Okej, okay, a więc jesteśmy już w grze. Naszym pierwszym zadaniem jest ukraść notatki polowe dotyczące tajemniczego kielicha. Więc są one wszystkie tutaj, w nowym terenie dżunglowym. No i są pooznaczane, więc znajdźmy je i odbierzmy. Więc tutaj mamy pierwszą notatkę. Jest ona niedaleko ruin Rumoru. Tutaj. O. Okej. Okay. O! Notatki po lewej odkrywcy numer 4. Znaleźć kielich tylko jak? Notatki polo. Aha. No dobra. Tu oku. O, w ogóle mamy też Sloan. Co powiesz? Pomóż mi albo zejdź mi z drogi. Okej. Okay. Okej. Okay. Rozumiem. Okej. Okay. Okej. Okay. Czyli przy okazji znaleźliśmy nagranie od Sloan. Co ciekawe. Okej, okay, a więc tam mieliśmy właśnie te notatki. Czy notatkę numer 1. I teraz lecimy po kolejne, które są. O, tu. Wycieknąca. Nie wiem, jak się tam instaluje. Centrala, okej. Okay. Ja, to. Chodźmy tam. Okej, okay, więc jesteśmy w cieknącej centrali i tu mamy aż trzy notatki. Okej. Okay. Zbierzmy je. A tu jest notatki polowe odkrywcy numer 1. Raporty potwierdzają, że kielich sześcia katastrofy jest gdzieś w lesie deszczowym.
Okej. Czyli tak w sumie zbieramy to nie po kolei, ale dobra. Okej, kolejny jest tu. Zobaczmy. Statki polowe numer 2. Potężny przedmiot stworzony przez sześciany, zdolny do zrównania z ziemią całej wyspy. Okej. Czyżbyśmy dalej... Dobra, potem powiem. Statki polowe numer 3. Znalazł nowego posiadacza i już nabiera mocy. O, to chyba niedobrze, że znalazł nowego posiadacza. Jaka była notatka numer 4? Kurde, nie da się tego nigdzie podejrzeć. No nic, najwyżej potem zobaczę. Okej, okay, tym niecodziennym akcentem witam was po cięciu. Okej. Okay. Jesteśmy już przy ostatnim. Tak jest, ostatnia notatka. Numer 5. Można go powstrzymać, jeśli znajdziemy go na czas. Okej. Okay. Zgłoś się do Aury i pomóż jej odnaleźć kielich sześciata strofy. Okej, czyli teraz będziemy szukać tego kielicha. Gdzie jest Aura? Aura jest tu. Dobra. To chodźmy do niej. Okej, zbliżamy się już do Aury. Okej. Musimy wskoczyć jakoś. Tu jest Aura. Gdzie jest Aura? Tu jest. Okej, jest. Pogadajmy z nią szybko. Kielich jest potężny. Chciał, żeby go znaleźć i używać. Na pewno zostawił jakieś wskazówki. Naprowadzi nowego posiadacza na swój ślad. Może te dziwne petroglify na wyspie mają z tym coś wspólnego. Okej. Zbadaj petroglif w ruinach Rumoru, by poznać miejsce ukrycia kielicha. A, kielicha. Okej. Więc zbliżamy się już do miejsca, gdzie znajduje się ten jakiś petroglif. Ale jedno na pewno się nie zmieniło w tych zadaniach. Nadal jest to po prostu bieganie z punktu do punktu. To w sumie nie dziwi, ale okej. Okay. Zobaczmy ten petroglif. Na skalę wyryto serię symboli. Dokładnie przerysowujesz schemat z petroglify do swoich notatek. Okej, okay, teraz musimy przebiec tutaj, na tą stronę ruin. Z jednej strony fajnie, że mam to leczenie, z drugiej strony ono mi się zaraz skończy. Fajnie by było jednak przeżyć. Dobra. Korzystajmy to, co mamy. Dobra. Chodźmy. Kolejny petroglif. Ryto serię symboli, przerysowujesz. Dobra, kolejny. Czy będą trzy petroglify tylko, czy cztery? Nie wiem, zobaczymy. Fajnie by było też jakieś leczenie przy okazji znaleźć. Chociaż tak czy siak musiałbym jak najszybciej stąd się zabierać, zanim się włączy choroba burzowa. Dobra,
Jest petroglif. Jeszcze jeden. Nie zdążę. Nie ma opcji. O! Fajnie, to też można kopnąć. No, nie zdążę. Koniec, wracamy tutaj. W ostatnim meczu się nam nie udało. Ale teraz już zbierzemy ten petroglif ostatni. 5 petroglifów to macha prowadząca do kielicha. Okej, zanieść rysunki petroglifów aurze. Okej, czyli z powrotem do aury. Okej, docieramy już do aury. Olewamy damę. Chcemy zanieść jej te petroglify. Powiedzieć. Zobaczyć, co nam powie. Gdzie ten kielich się znajduje. Weźmy jeszcze strzelbę. Dobra, mów co wiesz. Dzięki twoim notatkom sporządziłam mapę prowadzącą do kielicha. Ty go poszukasz. To mi wygląda na robotę jakiegoś ducha z obsesją złota. Może weź ze sobą trochę sztabek, a nóż będzie trzeba wywabić tę istotę. Zlokalizuj kielich dzięki mapie aury. To mapa prowadząca do miejsca ukrycia kielicha. Uważnie obejrzyj mapę. Najwyraźniej jest tam, gdzie kiedyś znajdował się rynek kowadła. Okej. Czyli co to nam mówi? A, tam, gdzie kiedyś się znajdował rynek kowadła, czyli tu. No. Okej. No to widzimy się na miejscu. Okej, jesteśmy już praktycznie na miejscu. Więc... Okej, znajdźmy kielich. Znajdźmy kielich. Okej. Gdzieś, nie wiem, na dole? Tak to miało wyglądać. Dobra, to tu. Dobra, wejdźmy. Daj mi coś w zamian. Okej. Przynieś mi coś lepszego. Okej. Może zadowoli cię ten niebieski pistolet. To wystarczy, możesz przejść. Okej, odkryliśmy coś. Przy okazji nowego. Złóż ofiarę ze 100 sztabek złota, by odsłonić ukryty kielich. Okej. Nie, nie to. Aha, tu na dół. Dobra. Znaleźliśmy jakiś skarbiec. Przy okazji. Zniszczmy to. Zaoferujmy sztabki. Zbierzmy kielich. Okej. Jestem Aurelią. No dobra. Zanieś aurze kielich 6 katastrofy. Ale dobra, muszę się stąd jakoś wydostać. Okej, jestem. Gdzie jest aura? Jest aura. Szybko. Witaj, znajdziemy ci tą
A, oddaj kielich. Mój człowiek zamknie kielich sześciu katastrofy na cztery spusty. Bez posiadacza będzie pozbawiony mocy. Dzięki pętlarzu, mam u ciebie dług. Okej. Okay. Czyli to jest wszystko, jeżeli chodzi o zadania aury. Okej. Okay. Witam was z powrotem w lobby. I za wykonanie zadań aury dostaliśmy emotkę Aura na tropie. Więc zobaczmy teraz zadania. Aha. Okej, czyli na razie mamy ukończone i nadal piszę więcej zadań migawek już wkrótce. Czyli po prostu trzeba czekać, aż pojawią się kolejne. Dobra, więc czego się w sumie dowiedzieliśmy? Że istnieje jakiś kielich sześciatastrofy stworzony przez sześciany. No to jest raczej oczywiste, że chodzi tutaj oczywiście o sześciany ostatniej rzeczywistości. Ale czy to oznacza, że on został stworzony po rozdziale drugim? Czy jeszcze wcześniej? Czy co? Co z tym wszystkim ma wspólnego Aurelia i Oro? Bo Aura tam mówiła właśnie o złotym szkielecie ze złotym dotykiem. A my po wzięciu kielicha wybraliśmy postać Aurelii. No, zapowiada... Myślę, że jak na razie zapowiada się ciekawie. Ja oczywiście nie mam jakichś dużych oczekiwań co do fabuły w tym sezonie, po tym, co było w poprzednim sezonie. Ale bardzo fajne zadania, nie mogę się doczekać kolejnych. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze, jeśli się podobało. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.